Wystawa jest plonem 31. Międzynarodowego Pleneru Ilustratorów, który odbył się w zeszłym roku, dokładnie 100 lat po śmierci księdza Jana Twardowskiego. Tematem pleneru były właśnie wiersze tego wybitnego poety. Natomiast Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska pokazała efekt pracy 22 znakomitych artystów równo 10 lat po śmierci księdza poety. Przy tej okazji został wydany również nowy katalog poświęcony twórczości mistrza współczesnej liryki religijnej. Album bardzo wartościowy, ponieważ są tu zawarte również wiersze księdza Twardowskiego. No i oczywiście z tego względu jest oryginalny, że wiersze są uzupełnione ilustracjami ilustratorów, którzy uczestniczyli w tym plenerze. Otwarciu wystawy towarzyszyło odczytanie sztandarowych utworów Twardowskiego. Mimo że to frazy wszystkim znane, które niemal weszły do naszego potocznego języka, ich wysłuchanie nadal wiele osób wprawia w pewną zadumę. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Wystawa została objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Zamościa Andrzeja Wnuka.